Zabytkowy kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Józefa jest najstarszym wczesnogotyckim kościołem w diecezji kaliskiej. Wzniesiono go pod koniec XIII wieku i przebudowano w latach 1783-1790. Kościół jest orientowany, zbudowany z cegły na planie krzyża łacińskiego, w układzie wendyjskim, czyli słowiańskim w dolnej części, w górnej w układzie gotyckim. Przy ścianach transeptu, nawy i prezbiterium znajdują się szkarpy, prawdopodobnie późnogotyckie. Półspadowe dachy kryte są od 2020 roku nową dachówką typu mnich-mniszka. Okna po przebudowie są zamknięte półkoliście. W szczycie zachodnim we wnęce umieszczono figurę Matki Boskiej Niepokalanej. Zwieńczenia szczytu zachodniego i transeptu pochodzą z czasów ich XVIII-wiecznej przebudowy. Na tylnej ścianie prezbiterium we wnęce znajduje się figura Chrystusa. Nad nią widoczne jest zamurowane podczas przebudowy gotyckie ostrołukowe okienko. Szczyt ściany zwieńcza sygnaturka. W szczycie nad kruchtą znajduje się płaskorzeźba serca gorejącego. Jednonawowe wnętrze podzielone jest czterema kolumnami na trzy pseudonawy. Sklepienie w prezbiterium jest kolebkowe z lunetami. Na sklepieniu polichromia z wizerunkami świętych. Neobarokowy ołtarz główny z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzi z 1880 roku. Oprócz ołtarza głównego w kościele znajdują się cztery ołtarze boczne wykonane w stylu renesansowym. To ołtarz świętej Anny. Ołtarz świętego Józefa. Ołtarz świętego Krzyża przy łuku tęczowym. Z prawej strony łuku tęczowego ołtarz świętego Mikołaja. Chrzcielnica z czarnego marmuru datowana jest na rok 1675. Barokową ambonę wykonano w 1797 roku. Chór muzyczny, wsparty na dwóch kolumnach, pochodzi prawdopodobnie, tak jak inne wyposażenie kościoła, z XVIII wieku. W końcu XVIII wieku wzniesiono drewnianą dzwonnicę z dwoma dzwonami z roku 1558 i 1762. Na terenie dawnego cmentarza i przy kościelnym znajdują się groby proboszczów i dziedziców Sobótki. To jeden z nich. Kościół w Sobótce, mimo swoich przebudów, jest ciekawym przykładem gotyckiej architektury w Wielkopolsce.